Dziamry, witamy w studiu. Piotr Pelc, niedaleko Józefiny. Ja jestem tym gościem, który przychodzi do studia. Jako ten ziomek, co na niego ujęcie cały czas rzucają. Który trzyma za ciebie kciuki. Aha, okej, okay, czyli pytanie będzie do kolegi, czyli do tak, ciebie. Tak, tak. Mysz pod jakim domowym narzędziem jest symbolem ciszy? Pod miotłą, pod wałkiem, pod drądlem, pod trzepaczką. Wydaje mi się, że pod miotłą, ostatecznie. Gratulacje, to jest poprawna odpowiedź! To jest jakiś niedojebów milionerzy chyba, nie? Juhu! Pierwsze pytanie, a to za 500 dopiero. Do jakiego państwa należą Wyspy Owcze? Do Islandii, do Szkocji, do Danii czy do Norwegii? Proste. Możemy zapytać jego przyjaciela. Nie wiem. Do Szkocji. Do Szkocji? Tak. Do Danii. Publiczność dałem, czyli do Szkocji do dajesz, tak? To za debil! Do Danii? To pozmieniało się coś ostatnio! Pozmieniali, pozmieniali! Już pozmieniali coś, dziwne rzeczy. Jaki ty. No i przegraliśmy przez niego. Teraz. Czekajcie. Witamy w studiu! Dzień dobry, dzień dobry. Pierwsze pytanie. Jeśli coś ułożono chronologicznie, to ułożono to w porządku. Czasowym, ilościowym, wielkościowym, alfabetycznym. Chronos to Bóg czasu, to był czas, chronos. Chronologicznie. Czyli czasowym. Tak, chronos. Ostatecznie. Tak, brawo. Świetna odpowiedź! Aktualna wygrana 500! Lecimy dalej. Kolejne pytanie. Który generał dowodził polską armią pod Monte Cassino? Perling, Anders, Haller czy Maczek? No oczywiście, że Anders. Anders, oczywiście, że Anders. Oczywiście. Każdy debil to wie. Proste. Pelcy tak nie wiedział, bo czekał na odpowiedź naszą. Nie, wiedziałem. Dobra. On dla debili jakieś, że co? Kto jest szefem fundacji TVN? TVN, nie jesteś sam. To jest kurwa Hubert dziwne, Urbański, ale ja to wiem. Bożena Walter, Anna Maruszeczko czy Sandra Walton? Ej, ja nie wiem. Anna Maruszeczko! Nie, poczekaj. 50/50 Bo ona była, w którym roku? Bo ona była ostatnio. A Bożena Walter jest chyba teraz, bo Maruszeczko było 2005-2008, wiesz? Musiałbym zobaczyć, wiesz? Okay. Ale Bożena Walter teraz jest. Bożena Walter. Tak jest! Tak, no, mamy wszystko się zgadza. Lecimy dalej, świetna odpowiedź! Aktualna wygrana to już 2000 zł! Pytanie o sumę dwa razy wyższą. Oprócz Starego Testamentu podstawą judaizmu jest... Koran, no to już jest Wedy, w ogóle Antologia to, czy Talmud. Easy, nie? Oczywiście, że... Koran! Kurwa! Pojebało mi się czymś. Ale kurwa, to są niebale debile! No. Źle? Ja. Talmud? Co to jest Talmud? Talmud! To jest Talmud. Dalej ponownie. Talmud. Książka jakaś. Fucking Talmud, cyrk zazwyczaj mieści się w... namiocie, szałasie, wigwanie czy pagodzie? Oczywiście, że w namiocie! Ale kweźle. Aktualna wygrana to 500 zł! Bardzo dobra odpowiedź. Następne pytanie. Osoba niezwykle dokładna we wszystkim, co robi, to... pracoholik, pedant, pedant, czy bigot? Pedant. Musiał mu się to szukać. Fucking pedant. Jebany pedanty, nienawidzę tych pedantów. No, to oni są chyba. Nie, pedant, tak. Serio. Tak, serio, pedant. Pedant. Nie wiecie o tym? Ja, widać, że milenialsi. Amatorzy, co jest? Ja pierdolę. Wiedziałem. Word to będzie pedant? No jest taki agresywny ten pedant, nie? No, trochę tak. We wszystkich trzech częściach megahitu Szklana Pułapka zagrał Sylvester Stallone, kurwa. Bruce Willis, Samuel Jackson, Sean Penn. Nie, Bruce Willis. Bruce Willis. Sean Penn.
Ja daj 50 na 50, nie jestem pewny. Ale mogę cię ja pierdolę. 50 na 50 Sean ostatecznie. Sean umarł w drugiej części. W trójce się odrodził. Bruce Willis. No mówię, że Bruce Willis, to czemu mówisz pół na pół? Ja pierdolę, ziomeczku. Dobra odpowiedź. Aktualna wygrana to 2000 zł. To jest? To pieniądze płaci. To jest reżyserem Miasta Kobiet. Kurosawa, Fellini, Landis, czy może Buñuel? Musiałbym się zastanowić poważnie nad tym. Ja bym zmienił to pytanie. Niestety ale myślę, nie mam odpowiedzi. Kurosawa była tutaj właśnie z tego właśnie domu kurosowskich, reżyserskie nam robiła wrażenie. Kurwa no! Aż tutaj monsterka wyplułem. Fioletowy monsterek. Witamy Piotrek, dołącza do studia tutaj. Fellini, ostatnia gra. U każdego zdrowego człowieka. Fellini. Pojebałem się coś chyba. Taki z Afem. U każdego zdrowego człowieka doliczymy się 5, 10, 15 czy 20 palców. 20 palców. 20 palców. Panie Hubercie, proszę o zaznaczenie odpowiedzi D. Ostatecznie. Brawo. Świetna odpowiedź! 20 palców to dobra odpowiedź. Kurwa, co? Dobra, aktualna wygrana 500. W cząsteczce wody oprócz tlenu jest żelazo, wodór, ołów czy potas? I co teraz? Kurwa, no proste, że wodór. Dobra. Filozoficzne stanowisko... Filozoficzne stanowisko? Stanowisko. Stanowski, kurde. Głoszące dominację względności to idealizm, epikureizm, stoicyzm czy relatywizm? No, zależy pod jakim kątem byśmy się mieli przyjrzeć tym kierunkom, tak? No, chyba ostatnie. Ale mi się wydaje, że stoicki spokojem może coś tak. Nie, stoicki to jest taki stoiczny. Relatywność może i epikureizm. Relatywność. Mi się wydaje, że dobra odpowiedź. 2000 zł. Ajbiście. O, kto jest reżyserem Miasta Kobiet? Ciekawe. O, Fellini. No, Fellini. Fellini. Świetna odpowiedź. Uhu. A aktualna wygrana 5000 zł. Następne pytanie. Które drzewo ma skrzydlate nasiona? Topola, kasztanowiec, klon czy buk? No, się robi taki, wiesz... Klon chyba. Taki helikopterek. No, helikopterek. Tego, klon. Uważaj, Pelcu, nie. Oj, nie wiem. Nie. Pytanie do publiczności. Buk. No to jest buk, no każdy wie, że to jest klon. Buk. Klon. Tak. Cool. Yes. Aktualna wygrana 10000 zł. Zapraszamy na następne pytanie. Która z wymienionych ras psów to psy myśliwskie? Czart, dog, terrier czy owczarek? Owczarek odpada. Dog to jest pies po angielsku, więc terrier, na pewno nie to. Terrier, mówicie, że terrier. Tak, terrier, no. Ja mam psa, terrier. Kurwa, co za debil. Dobra, spierdalamy się. Terrier. Bo czytałem w takiej poradzie, że terriery są właśnie, no. Ja, ale co, ja serio mam psa terriera, jest myśliwski, naprawdę, przysięgam. Ale frajer, jest jebany. Jebany hurbet.